Witajcie, moi drodzy, w grze jedynej w swoim rodzaju, przynajmniej moim zdaniem, w grze o tytule PlanetSide, która dzieje się na planecie bliżej nieokreślonej. Pewnie gdzieś to jest powiedziane, ale kogo by to obchodziło. W tym momencie na kontynencie Winter, aczkolwiek koncentruje się tutaj więcej. Na czym polega ta gra? Na wesołym epickim ciągu twierdzolu. Bo gra sama w sobie nie ma żadnej, ale to absolutnie żadnej fabuły, misji czy wyczekiwania. Wszystko w tej grze robią gracze. Gdyby nie to, że gracze chcą nacierać, nie byłoby żadnych walk. Gdyby nie to, że chcemy przejąć tę fazę, żadnych misji nie byłoby na to tworzonych przez grę. Czyściutko, co w tej grze się dzieje przez to, że jest, że są aktywni gracze, czyli po prostu chcą walczyć. Że występuje, no, zobaczcie sobie mapkę. Tutaj akurat walka jest jakaś, ale powiedzmy nie za duża, która się dzieli na takie małe sektorki, które właśnie możemy przejmować. Są jakby trzy nacje. NC, taki niebiescy, czyli to są właśnie moje, moja nacja, fioletowi oraz czerwoni. Oni oczywiście różnią się nieco różnią się nieco bronią, wyglądem, pancerzami. Natomiast nie jest to nie są to na tyle ważne różnice, ażeby nie są tam tyle duże pasjonalne, żeby oni tego za bardzo wspominali. Powiedzmy, co jest w tej grze takiego ciekawego? To, że ginie się tutaj cały czas, zabija się cały czas, autentycznie w ciągu 10 minut każdy, dosłownie każdy, będzie miał ze 30 respawnów i nikomu absolutnie to nie przeszkadza. To jest taka gra, który po prostu od razu, momentalnie rzucają na największy rival. Nie ma podziału na lepszych, gorszych graczy. Wszyscy są razem. Wszyscy charge'ują, wszyscy atakują i po prostu mają z tego nielichą frajdę. W grze występują klasy. Przy czym oczywiście tych klas się nie wybiera. Tak jak nie wiem, w pierwszym lepszym RPG-u chociażby się wybiera na początku i tą klasę czamę, no, dłużej. Tylko po prostu te klasy można troszeczkę jak w Battlefieldzie na bieżąco zmieniać, zależnie od tego, co akurat nam jest potrzebne. Właściwie należy się to nam na tarciu do naszej nacji, to nawet po prostu naszym teammatesom, bo tutaj oczywiście są wynalazki w stylu gildie. Nie pamiętam jeszcze mówiąc, jaka jest tutaj jeszcze odpowiednik gildii, czy to jest jakieś bractwo, nieważne. W każdym razie są gildie i jest party tak zwane, znaczy no party szeroko pojęte, oczywiście każdy rozumie, co to jest party, natomiast nazywa się on tutaj składem, czyli po prostu oddziałem. No i wiadomo, jak to zawsze w grach multiplayer, najwygodniej się gra ze znajomymi, no bo wtedy można sobie najlepiej podostosowywać po prostu to, co kto ma ciekawego dla nas, jeżeli chodzi o klasy i umiejętności. Bo najlepsze jest oczywiście odróżnia odpowiednio zbalansowana, tak? Tutaj jakiś medyk, tutaj snajper, a gdzie indziej z kolei ktoś z rakietnicą, to jest kurwa snajper. Nie, to jest snajper. Jak mówiłem, klas jest kilka, jest właściwie 6 podstawowych i jedna specjalna. 6 podstawowych to jest Infiltrator, czyli po prostu snajper, który ma fajny skill, bo może się chować. Może się chować, po prostu taką ma kołd, to się nazywa, który po prostu jakby maskuje go przed wrogami i pozwala się chować. Dalej, mamy Light Assalta, czyli to jest po prostu najnormalniejszy na świecie żołnierz, który
który charakteryzuje się tym, że ma jetpacka i może sobie latać. Nie za dużo powiedzmy, nie jest to żadna szczególnie... Nie chcę, że szczególnie epickie latanie, to mi bardzo się przydaje, kiedy na przykład w kilka osób, tak dla niepoznaki, chcemy sobie przejąć wrogi punkt. Dalej. To co widzicie w tej grze tutaj, się staram robić, czyli Heavy Assault. Czyli to samo, żołnierz, odrobinę mocniej opancerzony z wyrzutem rakiet, którego jakby tą umiejętnością specjalną jest to, że może na pewien czas włączyć tarczę, która pochłania część obrażeń. Dalej mam oczywiście medyka, medyk w każdej grze tego typu musi być, który jest naprawdę bardzo klasą przydatną. No ze względu na to, że leczy oczywiście, natomiast nie tylko leczy, również wskrzesza w trakcie gry, co no oczywiście dość ważne w momencie, kiedy nacieramy na drużynę. Takie jeden medyk potrafi naprawdę efektywnie całą drużynę wstawić na nogi. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten medyk gdzieś się zawsze znalazł. Dalej mamy inżyniera. No inżynier to chyba nikomu nie przedstawiać, tak, może leczyć. Leczyć. I nie. To jest martwy. Właśnie, o czym to mówię, Max. Max to jest ta klasa specjalna, o której wspomniałem na początku. Czyli klasa, którą można tylko raz na jakiś czas wybrać. Przy pomocy resortów, które zdobywamy podczas gry, zdobywa nasza nacja, nie my konkretnie. Po prostu jest to klasa zdecydowanie o bardzo hardkorowych możliwościach. W jednej ręce ma granaty, w drugiej działko przylotnicze, ewentualnie działko obrotowe. Siłę ognia ma naprawdę wyrobaną w kosmos. No plus oczywiście wszystko to, co możemy zobaczyć, nie wiem, w Tanku Battlefieldzie czy innych tego typu grach, czyli najróżniejsze czołgi, łaziki, myśliwce, transportery, bombowce, wszystko to tu jest. No i powiedzmy, oczywiście ja je będę w tego czasie przedstawiał, natomiast jest ich w grze bodajże zaraz. Wehikułów lądowych mamy 5, a latających chyba 4. Tak mi się wydaje. Natomiast każde mogą być oczywiście ulepszane, bo to jest fajne w tej grze, że mimo że te klasy oczywiście mają pewne założenia ogólne, to. O, fajne. Mimo że mają oczywiście założenie ogólne, tak, no ciężko być snajperem, kiedy jesteśmy ciężko zbrojnym na przykład, ale można spokojnie dostosować sobie każdą broń, każdą klasę do siebie, przez wykupowanie specjalnych umiejętności, kolejnych broni, ulepszeń do tych broni, różne magazynki, inne kolby i nawet specjalne pociski. Te punkty oczywiście trzeba wcześniej zdobyć. Punkty zdobywa się za... Te punkty konkretnie nazywają się CERTS. To jest skrót od Certification Points. A te Certification Points zdobywa się poprzez zdobywanie pomniejszych punktów. Za zabijanie, leczenie, rozwalanie pojazdów, przejmowanie punktów. Tak naprawdę za wszystko, co robimy w tej grze. Tak, na razie tą grę jak najbardziej zachwalam, bo jest naprawdę fajna. I właśnie, co jest fajne, w tej grze nawet postać z levelem, czy no, okej, okay, powiedzmy, nie ma tutaj czegoś takiego jak level, tak, natomiast z naprawdę wykokszonymi umiejętnościami, pancerzem, skillami, wszystkim, jest sobie w stanie, jest jak najbardziej w stanie być zabity przez postać, która ledwo co zaczęła, która tych ulepszeń ma mało, albo i w ogóle,
gościu. Nie wiem, co będzie tu stanie, co? No. Chodźmy. No. I tak to wygląda. W grze jest mnóstwo ciekawych opcji, mnóstwo opcji personalizacji oraz poza tym, że mamy jakby mapę, to ty, inaczej, tych map jest właściwie, w mapie jest właściwie 4. Jest Indar, na którym właśnie się znajdujemy chociażby, dalej jest, żebym tutaj nazwę pokrzemił, czekajcie. A nie powinno mi się to sprawdza. Nieważne. Musiałbym pójść do Warp Station, a to nie miał żadnych blisko. W każdym razie jest tych map kilka, każda się charakteryzuje jakby innym klimatem. Tutaj mamy pustynną, w innej z kolei jest więcej wody, a w trzeciej jest, jest to taka troszeczkę puszcza, taka bardziej roślinna. Bardziej roślinna lokacja. Cóż, to powiedzmy na pierwszy taki odcinek na zapoznanie, to chyba tyle wystarczy. W kolejnym zaprezentuję wam kluczową akcję. O, słuchajcie, to jest Sundere. Teoretyczny transporter, ale tak naprawdę jest to ruchomy punkt jeżdżącego rozpierdolu, który się czym charakteryzuje. Może do niego wsiąść 12 osób. Jakoś nie miałem problemu z tym, żeby... Może nie gościć 12 osób, z czego jedna wali z działek, druga wali z granatników, pozostałe sobie jadą, a jedna prowadzi. Natomiast kiedy tym wehikułem się stanie w miejscu, wciśnie specjalny przycisk po wykupieniu pewnej zdolności, dość drogiej, nie powiem dość drogiej, robiąc ruchomą stację spawnu. I po prostu tam się spawnują nasi koledzy. Ale nie tylko z teamu, tylko po prostu wszyscy z konfederacji naszej, czy frakcji, którzy tylko chcą. Więc tak naprawdę samemu, jednoosobowo można poprowadzić na tarcie przez wykupienie właśnie Sunderera, rozstawić go gdziekolwiek i zmocić wtedy ci nasi współgracze na serwerze dostaną wiadomość, że coś gdziekolwiek się dzieje, że się rozstawiliśmy, bo takie wiadomości jak najbardziej są, widać się na mapie, widać gdzie dzieje się walka. Potrzebujemy takich wiadomości, oni na pewno zaraz się pojawią i pomogą nam w walce. Dobrze, w tym momencie my się bierzemy za przejmowanie punktów kolejnych, a wam dziękuję za pierwszy odcinek. Taki wstępniaczek na szybko, kolejny już będzie jak najbardziej mniej przegadany, a bardziej więcej akcji po prostu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!